just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Kasia Chojnacka, młodziutka, niesamowicie energetyczna młoda aktorka. No dobrze, ale jaka jest tak naprawdę Kasia? Kasia myślę, że jest osobą dosyć otwartą, ciekawą ludzi, ciekawą świata, odkrywaniem siebie, nowych doświadczeń. Tak myślę, że w wielkim skrócie, bo ciężko też tak wszystko streścić, no to taki sam jestem ja. Wydajesz się być super pewna siebie, faktycznie tak jest? To zależy też. Myślę, że bardzo długo nad tą pewnością siebie pracowałam. I nie zawsze ona funkcjonuje i jest tak, jakbym tego chciała i czasem mi brak. Myślę, że każdy ma takie momenty, tak. ale staram się gdzieś tam nad tym pracować i ona jest w jakimś tam stopniu. A co te małe, wstrętne chochliki czasami ci mówią? No nie wiem, że nie jesteś wystarczająca. No, znam to. Tak, albo że mogłabyś coś zrobić lepiej. Albo właśnie wręcz przeciwnie, czasem po prostu brak motywacji do czegoś. Wiesz, co jest najgorsze, że najlepszej przyjaciółce byś takich rzeczy nie powiedziała, prawda? Że jesteś niewystarczająca. No nie, to nawet czasem w ogóle wydaje mi się, że ciężko przyznać przed samym sobą, nie? Tak, ja mam dokładnie to samo i tak. Właśnie to jest ten moment, w którym musisz sobie odpuścić, pozwolić sobie robić coś, może trochę gorzej czasami, po to, żeby wzrastać, prawda? Tak, coś w tym jest. No dobra, no to jak się budujesz? Jak dodajesz sobie tego kopa? Myślę, że tak. Czasem buduję sukces, tak najzwyczajniej w świecie. Tak. Czasem motywuje też porażka. Zależy jaka, tak? Ale też czasem jest motywująca. No czasem to jest po prostu rozmowa z przyjacielem, tak? Z kimś, kto nam dobrze życzy, bo to też jest ważne, żeby być pewną gdzieś tam tej osoby. Tak. I to jest motywujące. No ale staram się aż tak bardzo też, wiesz, nie uzależniać moich działań i wszystkiego tego, co robię, od jakichś tam, powiedzmy, zewnętrznych bodźców, nie? Staram po prostu pracować nad sobą i robić to konsekwentnie i wtedy gdzieś tam ta motywacja to jest dodatkowy bodziec, a nie, nie uzależnia wszystkiego, nie? A wiesz, że jesteś piękna? O, dziękuję.